Kończy się listopad, minęło 7 tygodni od rozpoczęcia prac na parterze Szczenieckiego Ośrodka Kultury. Przygotowanie obiektu przyszłej mediateki. Praktycznie większość prac budowlanych została ukończona. Zostały prace wykończeniowe. Wykonane już są antresole dookoła sali, wyposażone w barierki zabezpieczające. Stal kwasoodporna i szkło hartowane. Wszystkie pomieszczenia zostały wypłytkowane. Schody o konstrukcji stalowej, przykryte płytami granitowymi. Nie mają co prawda jeszcze poręczy, ale to jest kwestia następnych, najbliższych dni. Tak się prezentuje ściana. Pod antresolą schody. I widok na salę kameralną ze sceną z przodu. Pomieszczenia boczne. Przepraszam. Szatnia. Przyszła salka komputerowa, oddzielona nieprzezroczystą zasłoną ze szkła hartowanego. Przyszłe pomieszczenie czytelni. Dzień dobry. Kończymy wykładać podłogi płytkami. Na razie nie ma przejścia do pomieszczeń socjalnych, ale tam też już widać na ścianach płytki. Brakuje jeszcze drzwi wewnętrznych. Zewnętrzne są już zamontowane. Tak wygląda przegroda między czytelnią a salą komputerową. I jeszcze raz powrót na główną salę, antresola, schody na antresolę. Dziękujemy, nie przeszkadzamy.